12 czerwca wspominamy błogosławioną Marię Candidę od Eucharystii, zakonnicę. Maria Barba urodziła się 16 stycznia 1884 roku w Catanzaro w Kalabrii na południu Włoch. Była 10. dzieckiem spośród 12 rodzeństwa. Wychowała się w rodzinie głęboko wierzącej. Maria opiekowała się rodzeństwem, a dzięki staraniom miejscowych sióstr nauczyła się modlić własnymi słowami. W wieku 9 lat Pan Bóg obdarzył ją darem medytacji. Największą jej radością po przystąpieniu do pierwszej komunii świętej było pełne uczestniczenie w Eucharystii i przyjmowanie Chrystusa do serca. Jak tylko mogła, każdego dnia starała się odmawiać cały różaniec. 2 lipca 1899 roku wzięła udział w obłóczynach krewnej. To wydarzenie stało się dla niej ważnym doświadczeniem religijnym i punktem zwrotnym. Wówczas, w 15 roku życia, odkryła swoje powołanie do życia zakonnego. Jednak rodzice na wieść o jej zamiarach stanowczo zaprotestowali. Na przeszkodzie w realizacji powołania stanęły też wydarzenia rodzinne. W roku 1904 zmarł ojciec Marii, a w 1911 jej 21-letni brat Paweł. Rok wcześniej, w 1910, Maria, posłuszna kierownikowi duchownemu, zaczęła pisać swoje Confessione Generale, czyli wyznania ogólne, które kontynuowała do 1918 roku. We wrześniu 1910 udała się wraz z rodziną na pielgrzymkę do Rzymu i została przyjęta na audiencji przez papieża świętego Piusa X. Śmierć matki w czerwcu 1914 roku wydała się być zagrożeniem jedności rodziny, zatem obecność Marii i jej kobiecej ręki wydawała się konieczna. Czekała ona cierpliwie prawie 20 lat na to, by zobaczyć realizujące się w końcu pragnienie. W czasie tego oczekiwania okazała wielką moc ducha i niezwykłą wierność początkowemu natchnieniu. W tej walce, która trwała aż do momentu wstąpienia do Karmelu w Ragusie, była wspierana przez szczególny kult Eucharystii. Widziała w niej tajemnicę sakramentalnej obecności Boga w świecie, konkretny dowód Jego nieskończonej miłości do człowieka. Maria wytrwała w powołaniu także dzięki nabożeństwu do serca Jezusowego, praktyce komunii duchowej i pobożności maryjnej. Maryja stała się dla niej prawdziwym wzorem życia Eucharystią, bo ona nosiła w swym łonie Syna Bożego, którego ustawicznie rodzi w sercach wierzących. Ukoronowaniem wierności Marii był dzień 25 września 1919 roku, kiedy to wstąpiła do karmelitanek bosych w Ragusie. Przyjęła tam imię Maria Candida od Eucharystii. W klasztorze długie godziny spędzała na adoracji Najświętszego Sakramentu, zwłaszcza w każdy czwartek między godziną 23 a 24. Wiele czasu poświęcała zgłębianiu duchowości swych świętych poprzedniczek, a zwłaszcza Teresy od Jezusa. W 1924 roku Maria została wybrana przełożoną klasztoru. Urząd ten pełniła z krótką przerwą do 1947 roku. Natomiast w roku świętym 1933 zaczęła pisać swoje dzieło na temat duchowości eucharystycznej. Maria Candida zmarła 12 czerwca 1949 roku w Ragusie w uroczystość Trójcy Przenajświętszej po kilku miesiącach cierpień fizycznych. Do grona błogosławionych wprowadził ją święty Jan Paweł II w dniu 21 marca 2004 roku. Papież powiedział wtedy o niej: była prawdziwą mistyczką Eucharystii, z której uczyniła ośrodek jednoczący całą jej egzystencję. Inspirując się tradycją karmelitańską, a zwłaszcza przykładami świętej Teresy od Jezusa i świętego Jana od Krzyża. Do tego stopnia zakochała się w Jezusie Eucharystycznym, że stale i żarliwie pragnęła być niestrudzoną apostołką Eucharystii. Jestem pewien, że z nieba błogosławiona Maria Candida wciąż pomaga Kościołowi, by coraz większym podziwem i miłością otaczał tę największą tajemnicę naszej wiary.
Módlmy się. Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach. Za wstawiennictwem błogosławionej Marii Kandydy Dziewicy udziel nam łaski do prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, abyś mógł w nas zamieszkać. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.